Oto malujemy kolejne partie twarzy. Im więcej cienia, tym jest to trudniejsze. Łatwiej się pomylić, coś zniekształcić. Tutaj zmiękczamy linię na bardzo dużym kontraście. Trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie. Z jednej strony jest jasny kolor, a z drugiej bardzo, bardzo ciemny cień. Zwracamy uwagę na kształt woreczka. Poprawiamy go. Jeżeli jest za mało cienia wprowadzone, to wtedy woreczek będzie się wydawał taki jakby zbyt wypukły. Więc trzeba to poprawić. I jeszcze raz zmiękczyć. Tak możemy się bawić cały dzień, od rana do wieczora. Barwy olejne danego dnia nam na pewno nie zaschną, więc mamy na to dużo czasu. Poprawianie i zmiękczanie, poprawianie i zmiękczanie.